Witajcie kochani, cześć, tu producentka Life Fan. Dzisiaj wam zrobię taki odcinek o opuszczaniu baniek. Zobaczycie jak to się robi. Potrzebne wam dmuchawka i taki płyn. My mamy w domu bardzo dużo płynu. Ale tak, zamaczamy sobie długo. Możemy sobie obtrzeć, żeby nie kapało. I lekko dmuchamy. Tam lecą. Dużo baniek wam zrobię. Ale tak. Czasami wychodzą wielkie w tym, czasami nie, małe w tym, czasami duże w tym. O, bańka tu się zrobiła. Kupnęłam ją. Kupnęłam, bo ja czasami mówię, kupnęłam, to znaczy, że ją dotknęłam. Ale lubię mówić kupnęłam. Łaaa! Prysnęło mnie w oczy! Ty głupia bańka! Mam nadzieję, że to słyszysz. Au! Chlapie na mnie. Czyli tak. Dzisiaj zrobimy odcinek o opuszczaniu bańki. Nie przejmujcie się moim psem. I tak. Jak już nadmuchacie trochę tych baniek, to możecie dać mamie i mama wam popuszcza, a wy połapiecie sobie i tak nabieracie powietrza i sobie się dmuchacie i wtedy lecą bańki. Mi tak mało leci, ale patrzcie jak teraz dużo się zrobiło. Popatrzcie, tak, bańki mogą lecieć czasami w waszą stronę. Więc uważajcie. Wow. A małe bańki też się... O, małe się jeszcze tu puszczają. Nigdy nie widziałam tych mało. O. Ej! Ej! Wleciała mi pod majtki. No tak. Czasami może się wam zrobić taka pianka, ale to nic, możecie dalej dmuchać. Jedna bańka z pianą. Tak. Bańki mogą być różnokolorowe, bo ja kiedyś puszczałam takie białasy, niebieskie, niebiesko-pomarańczowe, a kiedyś nawet puszczałam różowe. Rozumiecie? Puściłam różowe. O, czasami wam będziecie chlapał, ale tak. Jak macie piankę, to znaczy, że chyba, że macie tutaj taką zabawkę, to przez tą zabawkę macie tu pianę, bo jak trząsacie tym, to wtedy robi się piana. I tak, puszczamy bańki. Czasami mogą się wam zrobić potrójne, czasami cztery bańki, czasami pięć, czasami sześć, a czasami nawet 15, ale wtedy to by był ubaw popasy. Jest takie przysłowo, jak jest bardzo, bardzo fajna zabawa, to mówi się czasami ubaw popasy. Nie taki pas, że trzeba się bawić z paskiem, nie, ale i nie tak, i no i tak, Nuka chodzi. To jest mój pies, Nuka. Nuka obwąchuje wszystkie kubki. Ale dzisiaj nie będę gadać o kubkach. Tylko o bańkę. Czasami może was presnąć w nosek. A czasami może być taki ubaw popasny, że tyle baniek, że nie wiem. Patrzcie. Pękła i przed twarzą. Ej! Idź, panieńko. I tak. To już tyle na dzisiaj. Do widzenia.